Świat młodego człowieka jest na tyle skomplikowany, iż często w jego odczuciu jedyną formą ucieczki jest zamknięcie się w sobie. Zamknięcie z narkotykami i alkoholem, czego powodem w wielu przypadkach jest zwyczajna nuda i brak zainteresowania młodym organizmem, brak wzorców, brak sensu życia, co dla młodego człowieka równa się z ucieczką w niebyt używek. My staramy się prosić o to, żeby i namawiać do tego, żeby ich zdrowie trwało jak najdłużej. W taki sposób staramy się, troszeczkę może inny tutaj, który, który poprzez pewnego rodzaju ćwiczenia, poprzez pewnego rodzaju pokazy, symulacje, staramy się siać w nich tą, tą, to takie dobre nasiono pod tytułem dobrego trybu życia. Głównym założeniem projektu jest ukazanie, iż ważna jest każda młoda dusza uratowana z piekła narkotyków i alkoholu. Grupa młodych ludzi poprzez historię ROKA pokazuje czym są narkotyki i alkohol oraz to do czego prowadzą. 31 października w Karlińskim Ośrodku Kultury odbył się koncert profilaktyczny pod tytułem Nowoczesne technologie przeciw uzależnieniom, przewidziany był dla uczniów klas piątych i szóstych szkoły podstawowej w Karlinie. W trakcie spektaklu odbył się multimedialny pokaz, ćwiczenia psychomotoryczne z użyciem okularów alkoholowych oraz wspólne występy na scenie. Nowoczesny sposób przekazów wzbudził zainteresowanie uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli we wszystkich ćwiczeniach stanowiących elastyczną formę edukacji koncert dofinansowano z Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta i gminy Karolino